W jakich dzielnicach jeszcze Państwo w tym roku planują korektę tras? Mówiliśmy o Mokotowie, Wilanowie, co jeszcze? Tak, znaczy mamy przygotowany projekt wawerski, my go nazywamy. Tutaj My żeśmy, można powiedzieć, próbowali dwa lata temu z tym projektem wyjść. No, okazuje się, że Wawer jest taką dzielnicą bardzo zróżnicowaną, bo z jednej strony powstały nowe, no, może mini osiedla, nie są to jakieś, powiedzmy tam na szczęście, w wieżowce, ale powstały osiedla, gdzie dużo młodych ludzi, gdzie, gdzie duża potrzeba przemieszczania się do pracy, do szkoły i jednocześnie ta część Wawra, nazwijmy to starsza, gdzie, gdzie dużo właśnie ludzi starszych, którzy no niekoniecznie muszą mieć autobus często, ale, ale chcą mieć autobus bez przesiadki. Że nawet akceptują to, że autobus jedzie rzadziej, ale, ale jednak dowozi do Czyli do To przychodni. jest państwa idea, żeby uprościć trasy, ale, ale mniej linii, tylko części. Tak, tak? To znaczy, znaczy no z, ale z drugiej strony chcemy linię, takie nazwijmy to o charakterze socjalnym, zachować. Czyli tutaj, znaczy ja, tradycyjnie oczywiście projekt tego, tych rozwiązań za, zamieścimy w internecie, no, skorzystamy również z gazety, bo, bo tutaj, no muszę powiedzieć, że... że wtedy to jest wtedy zacznie się burza, która storpeduje cał, no, całą nadzieję, reformę. Mam nadzieję, że nie, no mam nadzieję, że nie, bo... bo Już no, tak było, panie dyrektorze. To no, było, znaczy ja, ja muszę powiedzieć, że e, sytuacja jest taka, że, że oczywiście no, my... my troszeczkę działamy w takim przymusie. Znaczy, no nie mamy wolnych autobusów, bo najlepiej byłoby niewiele zmieniać w obecnym układzie, a dołożyć nowe linie. I ja myślę, że takim wielkim przełomem na pewno będzie otwarcie drugiej linii metra tego odcinka centralnego, gdzie i tramwaju na Tarchomin. Bo to są takie dwie dzisiaj, szczególnie tramwaj na Tarchomin, to są takie, takie powiedzmy, linie, które uwolnią dużo autobusów. Dzisiaj obsługuje Tarchomin prawda, dwie mocne bardzo linie Oprócz tego linie 500 już na Tarchomin praktycznie autobus autobusy. Hmm, czyli co... kiedy tramwaj na Tarchomin dotrze, to nie będzie autobusów też do metra? Znaczy, muci, no nie? będą, ale, ale już no, nie, nie, nie będą miały takiego znaczenia jak dzisiaj. No, dzisiaj jest to podstawowy y, środek y, komunikacji do metra. Ja myślę, że, że wtedy zaproponujemy bardziej dowóz do drugiej linii, szczególnie kiedy już druga linia powstanie, czyli dowóz do, do Wileńskiego. Starchomina. Czy, 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 czy Czyli nawet to dzisiaj jest linia 509? No tak, dzisiaj linia 509 na bazie tej linii być może powstanie krótsza, właśnie do, dojeżdżająca tylko do. Do linii, do dworca Wileńskiego, tak żeby y, można było przesiąść się do drugiej linii, bo wiadomo, że, że pierwsza linia no, pęka w szwach. Prawda? Jest tutaj y, wiadomo, że, że raczej będziemy chcieli y, również y, szczególnie targówek, brudno i częściowo Białękę jednak dowieść do, do drugiej linii metra i no, tak, żeby, żeby Wisłę przekraczać metrem, a nie autobusami czy nie. Czy to metrę? znaczy, że mogą zniknąć takie linie jak teraz 527, która dojeżdża? Y znaczy, z zielonej znaczy białańki na wole. to jest też tak, że, że być może nie zniknie, tylko zmieni, zmieni się jej rola, prawda? No, będzie kursowała rzadziej, będzie kursowała na krótszej trasie, na krótszej trasie na przykład, a wiadomo, że no, ludzie wybierają i to głosują, można powiedzieć, nogami, prawda? czyli że mają do wyboru połączenie nawet z przesiadką, które zapewnia jednak zdecydowanie szybszy dojazd do, do, do centrum, no, wybierają y, takie.